Sytuacja sekundantów, że powoli chyba to zwycięstwo gdzieś tam się oddaje. Przed główną walką wieczoru, przypominamy, pojedynek o trzy pasy mistrza świata w wadze półciężkiej. WBO i... Słuchajcie moich polet, 5000 do 1, a wyszedł pochodzi niebieskie spodenki. Sergey Nadjib Mohammedi. Mohammedi z ogólnego wyszkolenia technicznego ma dobry refleks na tle różnych przeciwników, ma swojej Kovalev. Wykończył 11 z 13 ostatnich rywali. Mistrz Rosji w też średniej, wicemistrz Rosji w 2008 w półciężkiej, mistrz świata wojskowych 2005, wicemistrz świata wojskowych. Dwa na mistrzostwach Rosji seniorów w wadze półciężkiej i potem przeszedł na zawodowstwo. Jak przyznał, podjęciu tej decyzji pomógł mu fakt, że Rosji przegrywał konkurentem i Arturem Beterbiowak. Kovalev twierdził zresztą, teraz doszedł Mohammedi. No, za bardzo dobrą taktykę przyjął w pierwszej rundzie Kovalev. To jest to, co, bo ponieważ Mohammedi jest takim destruktywnym, klinczuje. I tutaj trzeba w razie Kovalev. Doskonała. Twierdzi, że nie mógł przebić się do reprezentacji Rosji, bo faworyzowali Beterbiewa. To potem mistrz świata amatorów, mistrz Europy dwukrotny 2006-2010. Niepokonany do tej pory na zawodowych ringach. 9 do 0, 9 nokautów. Nie można wykluczyć, że zmierzy się jeszcze w jakiejś tam perspektywie z Kovalevem. No i proszę, na deska, potknięcie, pnięcie. Tam zaplątał się trochę w liny Kovalev, takim powiedzmy spoilerem w niektórych momentach. Dlatego stąd większa ostrożność i próba utrzymania dystansu Francuza. I przeanalizowali styl Francuza, on tak jak w tej chwili nietypowy, a głową, momenty przestoju, ale to jest element trudny do, no trafił Kovalev po raz pierwszy, bardzo mocno, no i mamy początek końca. Pierwszy knockdown. Ringowy morderca jak Kovalev z reguły wykorzystuje takie szanse. To jest to, co mówiłem, jednym ciosem Kovalev potrafi zmienić losy pojedynku. No on ma dynamit w pięściach. No, klinczuje, trzyma Mohammedi, utrudnia to wykończenie akcji Kovalev. Uważnie, no teraz zyskuje na czasie Mohammedi w ten sposób. Ależ doszedł kolejny prawy i za troszeczkę chyba już mu umysł się rozjaśnił. Prawy na tuł, bardzo destrukcyjny. No, w tej chwili zgiął się Mohammedi pod tym prawym. W tej rundzie. Go już. Spokojnie, nie śpiesz się. Masz go już. To była uwaga trenera Johna Davida Jacksona. Ależ obijał Kovalev. Też zdarzały się Kovalevowi porażki przed czasem. Najbardziej bolesna porażka. Unik głową na... No, wykorzystuje tutaj zasięg ramion Kovalev, bardzo precyzyjne prawe ataku lewą ręką. Musisz spokojnie pracować błędów, dlatego że Mohammedi jest trudnym zawodnikiem właśnie, ma takie nieskoordynowane ruchy. Tak jak w tej chwili odchylenie posiada Rosjanin. Widzieliśmy w narożniku Kovalева Bela Sanchez, trenerem Gołobkina. Te sparingi i czytałem na ryj Mohammediego. Tak, ale... I zasadnicza dla wyniku walki będzie walka na dystans. I na razie wygrywają zdecydowanie Kovalev. Tak jest. I to już chyba też ma problemy jakieś z widzeniem, bo dostał w lewe oko. Koniec, koniec. Spokojnie, prawy w szczękę i lewy
w okolice oka. Proszę. Dwa ciosy w lewe oko i padły